Nie twórzmy sobie barier. Otwórzmy nasz umysł. Wystarczy, że chcemy, a wtedy wszystko jest możliwe. Pamiętam, jak miałam 8 lat. Wtedy koledzy z internatu zaprosili mnie do wspólnej gry w piłkę nożną. Pamiętam, że wtedy strzeliłem 2 gole i to był moment, kiedy polubiłem piłkę nożną. Radość, którą sprawiłem dla innych, przyszła też na mnie i zrodziła się we mnie pasja do piłki nożnej. Także dzięki piłce radzę sobie dobrze w życiu. Dzięki piłce poznałem wiele wspaniałych ludzi. Thank you for this opportunity. My name is Maria. I work as a volunteer and help those with disabilities get around the stadium. I'm also a deaf volunteer. And my name is Isabel. And I help deaf fans and others with disabilities find their seats in the stadium. Projekt języka migowego daje mi nowe doświadczenie. Możliwość poznania ludzi pracujących w tym projekcie. Daje mi ten projekt szansę wymieniać się swoim językiem migowym, a także pozwala mi uczyć się międzynarodowego języka migowego. To dla mnie fajne doświadczenie móc brać udział w tym projekcie. Nie chciałbym, żeby środowisko głuchych zostało dyskryminowane i chciałbym, żeby nam się żyło dobrze. To moje marzenie. Skoro piłka nożna kobiet dobrze się rozwija, to czemu my jako głusi nie możemy? Głusi też mogą. Jestem właśnie teraz w Muzeum FIFA Piłki Nożnej Kobiet. Patrzcie, jak wtedy wyglądała piłka nożna kobiet w dawnych czasach. Jestem naprawdę pod wrażeniem. To jest Puchar Świata. Ten puchar zostanie niedługo wręczony dla najlepszej damskiej drużyny na świecie. Wow! Myślałem, że kibicowanie meczy kobiet jest inne od kibicowania meczy mężczyzn, ale okazuje się, że źle myślałem. Kibicuje się tak samo, czyli głośno i emocjonalnie. Tu krzyczy się tak samo głośno, z całego serca. Nie ma różnicy, kim jesteś. Nadal jesteś człowiekiem. Każdy człowiek ma jedno serce. I tak samo kocha piłkę nożną. Nie wiem, co będę robił w przyszłości. Ale wiem jedno. Będę przy piłce.